słuchacie Śniadanie po Polsku. Dzień dobry, w studiu Lidia Konar i oczywiście ze mną zapowiadany gość Zbigniew Bagniuk, szef firmy Bagniuk Interchance. Czy mogę powiedzieć też, że właściciel, założyciel? Dzień dobry Państwu, tak, oczywiście, jak najbardziej. Już za chwilę będziemy rozmawiać o seminarium, które odbędzie się w przyszły piątek, 18 stycznia, o godzinie 18 w siedzibie waszego biura, ale już teraz chciałam was zachęcić, drodzy słuchacze, do zadawania pytań. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, to oczywiście ślijcie je do nas na naszej stronie na Facebooku, na Messengerze. Zbyszku, skąd taki pomysł na takie seminarium? No to już nie jest pierwsze seminarium. Powiedzmy, że ta tematyka jest może po raz pierwszy, natomiast już wcześniej były robione spotkania z prawnikami na temat zasad i prawa w Szkocji, ponieważ no, ludzie coraz więcej kupują domy, stwierdziliśmy. Poczekaj moment, zanim przejdziemy do tematu, nie wiem, czy wspomniałam, to seminarium nosi tytuł Nowy Rok, Nowy Dom. Tak, generalnie chodzi o spotkanie informacyjne, na którym można się dowiedzieć, na jakiej zasadzie kupuje się nieruchomości w Szkocji, jaką można dostać zapomogę od państwa, jakie są potrzebne wkłady własne. No generalnie cała ta, że tak powiem, procedura, jak to wygląda od A do Z. I od zeszłego roku nasze biuro jest oficjalnym partnerem firmy Citygate. Prawdopodobnie wiele osób już było, również tam słynnego Alana, który pomaga Polakom właśnie w kredytach o dom. Także współpracujemy razem oficjalnie w tej chwili, łącznie z kancelarią prawną Anderson Bain. No i wyszedłem naprzeciw, żeby zorganizować w trójkę po prostu te trzy firmy, jak gdyby zorganizować spotkanie, seminarium, żeby Polacy mogli dowiedzieć się, jak kupić dom, ponieważ bardzo często jest to dużo bardziej osiągalne, niż się ludziom wydaje. Wspominałeś, że już niektórzy byli u tego słynnego Alana, ale wydaje mi się z tego, co mówisz, że jednak nie wszyscy wiedzą, że jest taka możliwość, żeby kupić sobie nowy dom i jak to właśnie zrobić. Raz, że nie wszyscy wiedzą, dwa, że jak gdyby każda z tych firm ma swoją rolę, jak gdyby, tak? Mhm. Także my również pomagamy ludziom przy wszystkich problemach językowych, tłumaczyć umowy, chodzić na spotkania, czy to do kancelarii prawnej, czy to do doradcy finansowego właśnie Alana. Również pomagamy, jeździmy oglądać domy razem, negocjujemy ceny, analizujemy raporty inżynieryjne, które są przez rzeczoznawcy wystawiane na temat danego budynku. Także nasz wkład jest też bardzo duży w tym, jak gdyby jest to przewodnictwo od samego początku do samego końca. Rolą z kolei Citygate jest oczywiście załatwienie samego kredytu, jak i również ubezpieczeń po otrzymanym kredycie. No i Anderson Bain oczywiście wszystkie prawne, że tak powiem, papierologia całą, czyli generalnie chodzi o akty własności, również o testament, sprawdza, czy nie ma obciążenia hipotecznego na danej nieruchomości. Także jak gdyby te nasze trzy firmy bardzo fajnie ze sobą razem współpracują. I pomimo, że niektórzy oczywiście już wcześniej poszli do Citygate i też wiedzą, jak gdyby inni znajomi z polecenia są, tak długo też no nie wiedzieli o naszej współpracy, jak gdyby, która została nawiązana dopiero w pierwszej połowie zeszłego roku, także to nie jest coś, z czym mamy do czynienia, że tak powiem, przez nasze biuro przez długi okres czasu, ale mamy nadzieję, że te spotkania będą cykliczne, raz w roku będą się odbywać, jak i wszystkie inne wolne zebrania, także przypomnę, że to spotkanie jest kompletnie darmowe oczywiście, tak, ludzie mogą przyjść, zadać pytania, całe spotkanie będzie jak zwykle zresztą w dwóch językach, czyli pytania będą po polsku, one będą tłumaczone na angielski, odpowiedź po angielsku tłumaczone na polski. Także nawet jak ktoś jak gdyby nie rozumie, nie ma styczności z językiem, również będzie mógł korzystać, nazwijmy to, z pytań zadanych przez innych uczestników. Rozumiem, że pomagacie praktycznie od A do Z, na przykład wziąć kredyt, czy nie? To znaczy, sam kredyt my nie mamy uprawnień, żeby zajmować takim rzeczami, do tego jest właśnie Citygate, natomiast ale możecie doradzić, tak? My możemy przede wszystkim językowo wesprzeć, doradzić, zapytać się, zanim się pójdzie zaaplikować o kredyt, jak gdyby. Ponieważ umówmy się, że w momencie, kiedy aplikujemy o kredyt i nasza że tak powiem, przysłowiowa teczka nie jest gotowa, no to możemy, to zniszczymy sobie kredyt.
credit score, czyli zdolność kredytową, wtedy należy czekać kolejne 3 miesiące, żeby ten credit score się jako tako odnowił. Mhm. I my jesteśmy w stanie jak gdyby zrobić to krok wcześniej, czyli przy pomocy oczywiście CityGate jesteśmy w stanie doradzić, co zrobić, w jaki sposób przygotować całą papierologię, całą dokumentację kredytową, mhm. żeby przy aplikacji o kredyt nie mieć tych właśnie niespodzianek. Oczywiście czasami są rzeczy, które wynikają w trakcie aplikacji o kredyt, jeżeli ktoś nie zapłacił rachunku telefonicznego 5 lat temu czy 4 lata temu. Ludzie o takich rzeczach nie pamiętają, to niestety cały czas widnieje w tak zwanym credit file. I wtedy naszym zadaniem jest skontaktować się z firmą, która czy to Experian, czy to jakakolwiek inna firma, która prowadzi tego typu ewidencję i udowodnić, że to jest jak gdyby już stara rzecz, żeby została spłacona, ponieważ najczęściej firmy, które podają dłużników do tego tak zwanego credit file, to mhm. działają w jedną stronę. Podają i zapominają. Nawet jak ludzie uregulują rachunki, to nadal widnieją jako dłużnicy. Naszym zadaniem jest skontaktować się z tą mhm. firmą i udowodnić, że to zostało spłacone i że prosimy o usunięcie tego zapisu, żeby banki z kolei mogły dać kredyt na dom. Jest to dosyć skomplikowana procedura, nie jest to takie proste, jak się wydaje, że idzie się, klika, wychodzi, jest wszystko w porządku. Po prostu jest dosyć dużo pracy wokół, zanim do tego wszystkiego jak gdyby się przystąpi na dobre. Skoro już jesteśmy w temacie kredytów, to może mam takie pytanie, na jak długo można wziąć kredyt? Kredyt można wziąć do wieku emerytalnego, czyli w teorii do 70 roku życia. Zazwyczaj się kredyty bierze 30-25 lat. Oczywiście jak ktoś jest starszy, bo miewamy klientów, którzy mają lat 55-50, mają te kredyty skrócone odpowiednio, oczywiście ta rata za kredyt jest nieco wyższa wtedy, natomiast jest wszystko możliwe, to wcale nie oznacza tak, że mając lat 45 czy 50, czy nawet 60 bywały kredyty, chyba najkrótsze na 8 lat, żeśmy brali i też wtedy należało jakiś wkład własny mieć oczywiście i tak dalej, żeby troszeczkę wyrównać to, ale generalnie rzecz biorąc jest to wszystko do zrobienia, jest to wszystko możliwe, ponieważ jest to przez pomoc rządową również, także to nie jest tak do końca, do czego zaraz dojdziemy, ale to nie do końca działa tak, że to jest kredyt w pojedynkę, jak gdyby, że tylko jedna wielka suma. I on jest troszeczkę podzielony, dlatego te raty są nieco mniejsze później i wcale tych wkładów finansowych na start nie potrzeba mieć tak wielkich, jakby się wydawało. Rozumiem, że raty nie są wysokie. Generalnie rzecz biorąc nie jest to zależne, jest to zależne od kilku czynników, ale nie bardzo mogę podawać tutaj, operować kwotami, ponieważ no, byłyby one zupełnie wymyślone, nie mając jak gdyby żadnej informacji finansowej na temat konkretnego aplikanta. Niemniej jednak mogę powiedzieć, że kredyt może zaczynać się tak naprawdę miesięczna spłata kredytu w wysokości czynszu za mieszkanie socjalne w Aberdeen. Mm. Także każdy może sobie troszeczkę popatrzeć. Może się domyślić, tak. No, tak to wygląda. No, generalnie nie są to ogromne kwoty. Wiadomo, że im krótszy kredyt, tym droższa rata jest. Natomiast bardzo często najczęstszym błędem, jakim nasi rodacy próbują zrobić, jest ten kredyt skrócić celowo. Czyli nawet będąc młodymi ludźmi, starają się wziąć kredyt na 20 lat zamiast 30. Co w Polsce ma prawo bytu, ponieważ odsetki są naliczane w skali roku. Tutaj są naliczane w skali każdego dnia. My możemy nadpłacić kredyt 10% w skali jednego roku. Tym samym sami możemy decydować, że ten kredyt chcemy z 30 lat skrócić do 20, jeżeli adekwatnie będziemy 10% tego kredytu nadpłacać rocznie. Natomiast różnica jest taka, że biorąc kredyt na 20 lat, to bank narzuca nam raty i bez względu na naszą sytuację finansową, my te raty przez te lata musimy płacić, czyli te zawyższone. W momencie, kiedy weźmiemy kredyt na 30 lat i sami zdecydujemy się go nadpłacać w skali 10%, do 10%, to nie musi być 10, to może być mniej, ale do 10% w skali roku, wtedy, jeżeli mamy sytuację finansową w trakcie, że ktoś straci pracę, czy są jakieś problemy, możemy zawsze tę nadpłatę zawiesić i wrócić do standardowych opłat kredytu. I tak generalnie to oprocentowanie spada, ponieważ my decydujemy to za każdy dzień oprocentowanie liczone. To jest jedyna różnica. Także nie warto jest tego kredytu skracać na 20 lat, 15 lat, jeżeli mamy możliwość wzięcia 25 czy 30. Czy to prawda, że trzeba mieć 10% wkładu własnego, aby kupić dom? Nie, w większości przypadków tak nie jest. Jeżeli idziemy przez jeden z korzystamy z programu rządowego, który nazywa się LIFT. Wtedy to działa zupełnie inaczej, ponieważ w przypadku normalnego kredytu, gdzie banki żądają 10% wkładu własnego,
jest zawyższona rata jak gdyby miesięczna, prawda? Bo bierzemy kredyt na całą wartość domu. Przykładowo, załóżmy, że jest to 150 tysięcy, tak? Przykładowo, zupełnie przykładowa kwota. Wtedy my wpłacamy 10%, 15 tysięcy plus opłaty prawne. No i wtedy mamy ratę sobie tam powiedzmy 600, 700 czy ileś tam funtów, tak? W tym przypadku, jeżeli warunkiem jest nieposiadanie nieruchomości na własność, okej? Okay? To jest jeden warunek. Rząd pomaga tylko pierwszy raz. Mhm. Czyli tak zwany first time buyers. Czyli ktoś, kto nie ma jeszcze nieruchomości, chce ją zakupić, rząd jest w stanie dać jakby drugi kredyt, który jest w wysokości do 40% tej wartości. Więc adekwatnie my z tych 150 tysięcy obniżamy 40% i kredyt bankowy jako tako, czy przez towarzystwo finansowe jest obniżony o 40% z tych 150. Dlatego ta rata jest nieco niższa, ponieważ drugą garzę pieniędzy jak gdyby pożycza nam rząd. I ta kwota rządowa jest liczona jako właśnie ten wkład własny, tylko jakby w naszym imieniu. On to nie jest personalny wkład własny, tylko rządowy. Czyli bank tak czy inaczej dostaje te 40 czy 30%. To jest zależne od sytuacji finansowej. Mhm. Rząd wylicza po prostu, na ile stać aplikantów, ile muszą dołożyć. Tak? Mhm. Więc to jest od 10 do 40%. No i bank jak gdyby w imieniu aplikantów dostaje tą pulę, tą garzę pieniędzy, przez co spada stopa procentowa, przez co rata jest niższa. Więc mamy jak gdyby dwa kredyty na jeden dom, tylko że spłacamy jeden, a rządowy kredyt należy spłacić w momencie sprzedaży domu. Wtedy oczywiście jest nowa wycena domu i rząd odbiera jak gdyby własny procent, czyli idziemy procentowo, nie jako taka, a nie kwota, jaka była w danym dniu pożyczona od rządu, lub w przypadku naszej śmierci. Jeżeli następuje śmierć, dlatego są ważne bardzo ubezpieczenia prawidłowe, które w przypadku śmierci po prostu spłacą nam kredyt rządowy i spadkobierca, który jest w testamencie wpisany, otrzymuje po prostu dom jak gdyby spłacony już, tak? W teorii rządu nie musimy spłacać nigdy. Nie jest to oczywiście zalecane. Bardzo często ludzie po 10 latach ten kredyt, jak gdyby, gdy odnawiają go, wtapiają tą kwotę rządową, żeby jak gdyby dodać go na nowo i spłacić całość. Natomiast obowiązku jako takiego nie ma. Są w dwóch przypadkach. Sprzedaż i śmierć. Obowiązku nie ma, ale wszystko się może zdarzyć. No wszystko, ale to ubezpieczenia pokrywają wtedy, także... Mhm. Czy ludzie są świadomi właśnie tego programu LIFT, że można z tego skorzystać? Osoby, które się orientowały lub które były z polecenia oczywiście, które już korzystały z usług CityGate, z pewnością tak. Natomiast dużo ludzi w ogóle nie myśli o zakupie domu, w ogóle nie przechodzi im to do głowy, ponieważ wydaje się to być bardzo drogie i nieosiągalne. Nie mając dużych, wielkich zadłużeń, tak naprawdę, jeżeli mamy rodzinę, gdzie pracuje sobie mąż i żona przykładowo na standardowych zarobkach miesięcznych, są w stanie wziąć kredyt na dom, generalnie. To po to jest właśnie. Generalnym założeniem LIFT-u, czyli tej pomocy rządowej jest fakt, żeby pomóc też młodym ludziom. Ktoś, kto mieszka z rodzicami, chce się odbić, chce start na dobry start. Rząd pomaga, dodaje 40% wkładu czy 30%. Młoda osoba się wyprowadza, kupuje dom, mieszka w nim 5 lat, 8, jakkolwiek sprzedaje, oddaje część rządową, oddaje to, co do banku jest jeszcze dłużne, a to, co zarobi, to zostanie, nazwijmy to potocznie, na górkę, ma na pełny wkład własny, żeby kupić własnodzielnie własny kredyt, własny dom. Natomiast co jest warte tutaj też podkreślenia, to że program akurat ten LIFT, bo tych programów jest kilka, on jest najbardziej popularny, ale jest Help to Buy, jeszcze są jeszcze inne programy zapomogowe, natomiast on jest jak gdyby najbardziej popularny. Co jest najistotniejsze, to w momencie zakupu domu ten dom jest nasz, znaczy on jest jak gdyby cały czas pod hipoteką, czyli do spłaty domu, tak jak zwykła nieruchomość jest należnością banku tak naprawdę, tak tutaj ta własność dzieli się poniekąd na bank i rząd. Natomiast to nie jest tak jak share ownership, czyli że część jest państwowa, część jest prywatna i my jakby nie możemy pewnych rzeczy w tym domu zrobić, że on jest jak gdyby nasz, ale nie do końca nasz. Tu z tym programem rządowym dom jest naszą własnością od samego początku, tak jak normalnie zakupiony dom przez normalny kredyt bankowy. Jest po prostu jak gdyby dwóch kredytodawców zamiast jednego. To jest jedyna różnica.
Co ze studentami, młodymi ludźmi, którzy ukończyli edukację i chcieliby kupić dom, ale na przykład nad nimi wisi kredyt studencki? Kredyty studenckie, przede wszystkim musi taka osoba być w zatrudnieniu, musi pracować, musi wykazać dochody. Bank ma prawo zażądać od 3 do 6 miesięcy wglądu do takich dokumentów. W teorii nie ma limitu, więc to jest pierwsza rzecz, że bank może nie być do końca zadowolony z użyczenia kredytu takiej osobie, która nie ma jeszcze stabilności finansowej. Kredyt studencki nie do końca zdaje sobie, nie wiem jak to wygląda, nie mieliśmy sytuacji, gdzie student świeżo upieczony, powiedzmy, przyszedł do nas po kredyt, więc myślę, że to jest pytanie, które należałoby bardziej skierować w kierunku CityGate. Natomiast wydaje mi się, że generalnie to jest tak jak każde inne zadłużenie, czyli wlicza się, jeżeli mamy spłatę, która jest comiesięcznie obciąża nasze rachunki, przykładowo kredyt studencki jest pobierany, nie wiem, od pracodawcy na payslipie, trzeba spłacać ten kredyt 30-40 funtów miesięcznie, bardzo często tak się dzieje, to jest to po prostu liczone jako nasze obciążenie kredytowe, tak jak i karty Argosu w Karysie, czy wszystkie inne rzeczy na raty wzięte. Czyli rozumiem, że najpierw taka osoba musi spłacić ten kredyt, żeby starać się o kolejny. To zależy od pracy i zarobku, bo jeżeli jest osoba po studiach, która poszła do pracy i jej zarobki pozwalają jej spłacać kredyt studencki i nie ma innych zadłużeń i zarabia przykładowo, nie wiem, 20 czy 25, 30 tysięcy funtów rocznie, to myślę, że nie ma żadnego problemu. Natomiast to są już rzeczy, które należy zostawić bo to są dosyć bardziej skomplikowane. Ja przypominam, że my głównie świadczymy językowe usługi, pomoc, wsparcie, komunikację. Natomiast my nie mamy jako tako uprawnień, żeby robić tego typu wyliczenia i doradzać. Także my zawsze wtedy się kontaktujemy z CityGate i mamy jak gdyby często odpowiedź podaną na talerzu. Jak wysokie są opłaty prawne przy zakupie domu? W zależności od wielkości domu i w zależności od przede wszystkim od wartości domu, ponieważ trzeba zapłacić podatki. Mniej więcej się to szacuje między 2200 a 2000 około 800. I to bardzo często to są jedyne koszty, jakie musimy ponieść. Jeżeli uda nam się oczywiście zdobyć kredyt przez program, gdzie nie musimy mieć wkładu własnego. Także to są tak naprawdę jedyne koszty i mamy swój dom. Dobrze, na koniec bardzo ważne pytanie. Wielkimi krokami zbliża się Brexit. Jaki to będzie miał wpływ na zakup domu? Odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Nie wiem. Nikt nie wie. Myślę, że politycy nie wiedzą do końca, co się jeszcze wydarzy, więc ja już tym bardziej nie mam za bardzo tutaj możliwości komentowania tego. Bardzo często klienci pytają mnie o właśnie, co ja o tym wiem, co ja o tym uważam i tak dalej. Ja nic nie wiem. Uważam, to jest moja sprawa jak gdyby prywatna. Natomiast te informacje jak gdyby nigdzie nie są tak naprawdę podane. W zależności pewnie, czy dojdzie do porozumienia między Unią Europejską, czy nie dojdzie. Na chwilę obecną wiemy tylko tyle, że rząd ogłosił budżet, ponieważ jeszcze jedną ważną rzeczą, którą trzeba wspomnieć, to fakt, że ta zapomoga rządowa, jak gdyby ta pomoc rządowa, nie zawsze jest dostępna. Jeżeli wyschnie tak zwane źródło w skarbcu rządowym, oni zawieszają to do momentu, aż to się naprawi, tak więc na chwilę obecną wiemy, że na kolejny do roku 2021 rząd ogłosił, że będzie miał budżet, żeby wspierać jak gdyby dalej ten program, ale być może Brexit to zmieni, tego nikt nie wie, to jest jedna wielka niewiadoma, znak zapytania tak naprawdę. Tak czy inaczej, seminarium odbędzie się w piątek, w najbliższy piątek, 18 stycznia o godzinie 18. Ja zapraszam słuchaczy na naszą stronę do rejestracji. Rejestracja jest obowiązkowa, jest to w celu, jak już wcześniej było to też podawane, ustaleń ubezpieczeń i ustaleń przeciwpożarowych, że musimy mieć po prostu wykaz, kto jest w środku w razie, gdyby coś się wydarzyło, więc rejestracja jest obowiązkowa na każdą osobę. Zapraszamy na stronę internetową. Wystarczy wypełnić dosłownie 4 tak naprawdę rubryki. Nic tam takiego nie ma skomplikowanego. Jest to www.bagniuk.com/dom. No właśnie, mam otwarty ten formularz. Trzeba wpisać swoje imię, nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu i odpowiedzieć na pytanie, czy posiadasz swoją nieruchomość w UK lub w innym kraju. Dokładnie. Dobrze, bardzo dziękuję Ci za przyjście do studia. Przypomnę, że seminarium, które odbędzie się za tydzień, nosi nazwę Nowy Rok, Nowy Dom, Brexit wkrótce. Może to będzie jakaś zachęta? Na pewno wszelkie kredyty udzielone przed dniem wyjścia z Unii Europejskiej nie będą podlegać zmianie. Co wydarzy się od
30 marca, powiedzmy, czy tam od kwietnia. Na pewno będziemy informować, jak tylko będziemy coś wiedzieć. Jeszcze raz dziękuję za przyjście. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję. I życzę miłego weekendu. Dziękuję wzajemnie. You're listening to the Polish Breakfast Show on Shmoo FM.